Władimir Megre. Anastazja. Księga druga. Kto określa kierunek? W fotelu samolotu przymknąłem oczy. Kurs samolotu jest zawsze ściśle określony. Ten leci do Moskwy. Kurs mojego dalszego życia dopiero określę, ale myślałem bardziej o przedsiębiorcach. Obecnie większość ludzi nadal odbiera przedsiębiorców koniecznie jako handlowców, którzy zgromadzili pierwotny kapitał w nieuczciwy sposób i teraz mnożą go na rachunek społeczeństwa. Oczywiście, tak jak wśród różnych warstw naszego społeczeństwa są różni ludzie, tak są różni ludzie wśród przedsiębiorców. Jednak znajdując się w samym środku zdarzeń handlowej działalności od początku pierestrojki, śmiem twierdzić, że przedsiębiorcy pierwszej fali w większości robili pierwotny kapitał, szukając niekonwencjonalnych rozwiązań w czasie produkcji nowych artykułów albo deficytowych towarów, usług, bardziej doskonałych i racjonalnych procesów produkcyjnych. Zdolności większości radzieckich i rosyjskich przedsiębiorców polegały na robieniu kapitału od zera i nawet bez kredytu. Ponieważ pierwsi przedsiębiorcy nie mieli do dyspozycji sprywatyzowanych zakładów, jak to było z następną falą. Dlatego pierwsi przedsiębiorcy musieli pracować głową i polegać na swoim szczęściu. I w ten sposób zarabiali pieniądze od zera. Udowodnić to mogę na własnym przykładzie. Pieniądze od zera. Przed pierestrojką kierowałem małym zespołem fotografów. Należeli do niego laboranci i fotografowie terenowi. Pensje i dodatki mieli wszyscy, co pozwalało w tamtych czasach żyć na średnim poziomie. Wszyscy otrzymywali procent od dochodu, ale ciągle im było mało. Dlatego należało drastycznie podnieść dochód, zwiększyć liczbę klientów. Udało mi się znaleźć rozwiązanie i dzisiaj każdy, kto chce, też może z niego skorzystać. Kiedyś na trasie zeszło powietrze z mojego garbatego Zaporożca. Podczas zmiany koła patrzyłem na samochody pędzące na trasie jeden za drugim i myślałem, jakie kolosalne pieniądze można zarobić, gdyby właściciele tych samochodów wyrazili zgodę na zrobienie zdjęcia. Po kilku minutach miałem w głowie plan, który zrealizowałem i czterokrotnie zwiększyłem dochód zespołu. Odbywało się to tak: na trasie stawał fotograf z aparatem. Miał dwóch pomocników z zielonymi opaskami na rękawach, z emblematem SU, służba usług. W ręku trzymali latarkę policji drogowej. Kierowcy zatrzymywali się, myśląc, że to jest ekologiczny patrol. Dowiedziawszy się, że proponują im tylko małą usługę i nikt nie zamierza przyczepiać się do nich, karać i sprawdzać, z wielką przyjemnością ustawiali się do zdjęcia przy przednich tablicach swoich samochodów. Podawali adresy, pod które należało wysłać zdjęcia za zaliczeniem pocztowym. Musieliśmy ich ustawiać przy tablicach, żeby nie pomylić zdjęć i adresów. Taki numer zrobiliśmy na wszystkich większych trasach prowadzących do Nowosybirska. Kiedy minęło pół roku, często zatrzymywano samochody, które już korzystały z naszej usługi. Ale przez te pół roku brygada zdążyła zarobić dostatecznie dużą kwotę. Następnie wymyśliłem operację fotografowania prywatnych domów z tekstem jak na kartkach pocztowych: mój rodzinny dom, ojcowizna i tak dalej. Brygada sfotografowała mnóstwo domów. Popyt był bardzo duży, dlatego fotograf nie pytał o zezwolenie. Przyjeżdżał do miejscowości, szedł ulicą i fotografował wszystkie domy. Później listonosz roznosił zdjęcia i zbierał pieniądze. Ludzie wysyłali te fotografie swoim dzieciom. Większość opowiadała, że zdjęcia wywoływały potrzebę odwiedzenia rodziców. Generalna dyrekcja Nowosybirsk Foto miała problemy z wypłatą pensji brygadzie, bo zdaniem administracji w tym czasie wielokrotnie przewyższała ona ustalony w państwie poziom. Ale nic nie mogli zrobić, gdyż w pierwszych dniach pierestrojki wszyscy mieli jednakowy procent od dochodów. Nasza brygada wyszła z tej potężnej organizacji. Zorganizowała samodzielną spółkę. Mnie wybrano na szefa. Teraz już można było pracować swobodnie, wyjść na szersze wody, zorganizować kapitał założycielski, żeby rozszerzyć działalność.
Zastanawiałem się, co można by było zrobić dla zwiększenia dochodu. Spotkałem przyjaciela pracującego w Instytucie Teoretycznej i Praktycznej Mechaniki. Skarżył mi się, pensje są wstrzymywane, laboratorium chcą zdezorganizować. Dokąd pójść, co robić? Nikomu nie jesteśmy teraz potrzebni. Co robiliście w laboratorium do tej pory? Taśmę termoindykatorową. Dzisiaj ona nikomu nie jest potrzebna. Do czego służy ta taśma? Różnie. Wyciągnął z kieszeni mały kawałek czarnej taśmy i powiedział: bierz. Wziąłem ten kawałek taśmy, a ona nagle zzieleniała pod moimi palcami. Rzuciłem ją z obrzydzeniem. Co to za paskudztwo? Zielenieje. Muszę umyć ręce, mówię do niego. A on mnie uspokaja. Nie denerwuj się. Taśma po prostu zmieniła kolor pod wpływem temperatury twojego ciała. W taki sposób reaguje na zmianę temperatury. Gdybyś miał gorączkę, taśma miałaby kolor czerwony. Przy normalnej temperaturze ma zielone zabarwienie. Natychmiast olśniła mnie ta idea. Zaczęliśmy produkcję płaskich termometrów, tak zwanych indykatorów stresu. Na wspaniale pomalowanym kartoniku z kwadracikami w różnych kolorach, naprzeciwko których były oznaczone stopnie, był naklejony kawałek taśmy, to tworzyło nowy artykuł. Zrealizowaliśmy własną produkcję w wielu regionach jeszcze niezrujnowanego Związku Radzieckiego. Zespół się rozszerzał. Wszyscy mieli przyzwoite pensje. Zaczął się gromadzić bazowy kapitał. Laboratorium Instytutu też nic na tym nie straciło, ponieważ zaczęło przynosić Instytutowi dochód. Kupiliśmy dwa samochody dla naszej firmy i aparaturę. Przypadek zrządził, że zrobiliśmy niewiarygodny skok. Któregoś dnia przyszedłem przed południem do siedziby firmy i zobaczyłem, że przy jednym telefonie moja sekretarka słucha i coś zapisuje, a przy drugim to samo robi sprzątaczka. Gdy tylko odkładają słuchawkę na widełki, telefon znowu dzwoni. Moja sekretarka powiedziała: trzecią godzinę bez przerwy dzwonią. Jeden za drugim, na okrągło. Wszyscy proszą o nasze termometry i indykatory stresu. A jeden człowiek wyzywał, krzyczał, że jesteśmy głupi jak przed pierestrojką. Jeżeli chcemy podnieść cenę, to on jest w stanie kupić po tej cenie całą partię towaru. Wszyscy chcą duże partie towaru. Gotowi nawet dać przedpłatę. Na początku pierestrojki w naszym państwie, jak pamiętacie, kwitła kiczowata produkcja. Popyt miały plastikowe klipsy, różne plakaty, kalendarzyki z półnagimi dziewczynami. Wszystko rozchwytywali jak półgłówki. Nasza produkcja w porównaniu z tym dziadostwem wyglądała jak supernowość. Produkowaliśmy już pół roku, a tu nagle taki skok. Coś się wydarzyło, ale co? Okazało się, że poprzedniego dnia wieczorem w centralnej telewizji speaker, opowiadając o Japonii, powiedział: Japończycy są ludźmi pomysłowymi, a jako przykład pokazał japoński indykator stresu, bardzo podobny do naszego. Wtedy po raz pierwszy w praktyce poznałem wartość reklamy i powodzenia. Pracowaliśmy na trzy zmiany. Dochód nadal szedł w górę. Kupiliśmy statek wycieczkowy, zdecydowaliśmy się produkować siewniki dla rolników. Wydzierżawiliśmy wielki statek do handlowych ekspedycji na daleką północ. Niszcząca moc. Kierując swoim pierwszym zespołem, przekonałem się w praktyce, jak niezmiernie niszczącą mocą, miażdżącą każdy materialny stan, może stać się pogorszenie stosunków między pracownikami. Znacznie później się dowiedziałem, że właśnie z tego powodu rozpada się wiele zespołów, a początkiem może być mały drobiazg. To się zdarzyło i w moim przedsiębiorstwie. Rozpadło się i jednocześnie zgubiło kilka rodzin. Dziś nie mogę dojść, jak przeciwstawiać się tej sile, rodzącej się spontanicznie i niepojętej dla zdrowego umysłu. Wszystko zaczęło się od decyzji kupna budynku z gospodarstwem. Poleciłem tę sprawę mojemu zastępcy do spraw administracyjnych, Aleksiejowi Miszuninowi. On spełnił wszystkie procedury kupna, wypełnił papiery.
Pojechałem zobaczyć. Duży budynek, garaż, szklarnia, sauna, 2000 metrów kwadratowych ziemi. Niepotrzebnym dodatkiem były owce i krowy, ale gospodarze musieli wyjechać i sprzedali wszystko razem. Karmy dla krów było dużo, a sąsiadka zgodziła się przychodzić i doić. Następnego dnia zaprosiłem pracowników przedsiębiorstwa i poinformowałem o nowym nabytku. Wyjaśniłem cel. Ten budynek przeznaczyłem dla gości, na wypoczynek dla naszych pracowników w weekendy, na obchody różnych świąt. Wypadało, żeby wszyscy razem popracowali, należało zrobić remont, zmodernizować kuchnię i zagospodarować podwórko. Męska część z wielkim zachwytem podtrzymała ideę, kobiety zaczęły coś szeptać. Nie wiadomo, która z nich zasiała niepewność. Rezultat ich szeptu wygłosiła moja małżonka, oświadczając w ich imieniu, że ja i mężczyźni przekroczyliśmy wszelkie możliwe granice przyzwoitości w stosunku do kobiet. Pracujemy na równi z wami, a w domu sprzątanie, codzienne gotowanie, opieka nad dziećmi. Czy to jest niewystarczające? A teraz chcielibyście, żebyśmy jeszcze w pocie czoła pracowały na tym ogrodnictwie, odwaliły kawał roboty przy remoncie, a następnie obsługiwały przyjęcia i wasze pijackie imprezy. I poleciało. Kobiety w rozgoryczeniu wylały na mężczyzn wszelkie niezadowolenia, osobiste, rodzinne. Zrozumiałem to, gdy jedna z nich wykrzyknęła. Wam tylko się chce pograć w domino i w telewizor pogapić. W naszym przedsiębiorstwie żaden mężczyzna nie grał w domino. To jej mąż, strażak, grał. Nie był u nas zatrudniony. Wyjątkowo poniosło małżonki pracowników. Jedna z nich w ogóle straciła rozum i w obecności wszystkich wypaliła do swojego małżonka. Od ciebie zawsze potem i najtańszymi papierosami śmierdzi, on bardzo lubił palić mocne, a teraz i obornikiem będzie śmierdzieć. Jej mąż poczerwieniał, nabrał powietrza i powiedział: celowo przejdę zapachem obornika, celowo, żebyś ty, erotomanko, nie przychodziła do mnie z propozycją współżycia. Ona zalała się łzami. Kobiety zaczęły ją pocieszać, ją obrażoną biedaczkę. I jeszcze mocniej je poniosło. Rzucały obelgi, jakie tylko im przyszły do głowy. Pracował u nas pomysłowy Eugeniusz Kołpakow. Ulepszał różne rzeczy, wynalazł na przykład oprzyrządowanie zwiększające wydajność produkcji. Potrafił wszystko wyremontować. Kobiety powiedziały do niego: wynalazcy tu u nas są, tylko po takich wynalazkach sprzątania na cały rok. Polityki też dotknęły, Gorbaczow występuje, a Rejse decyduje. Ogłosiłem przerwę, przypuszczając, że wszystko się jakoś ułoży. Po przerwie wszyscy usiedli niby spokojni, ale odczuwało się wewnętrzne napięcie. Moja małżonka w imieniu kobiet, z laickim spokojem, we wścibski sposób postawiła ultimatum. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć rezydencję za miastem, proszę bardzo, ale noga żadnej kobiety tam nie postanie. To oznacza, że będzie ona wyłącznie waszą własnością. W związku z tym, że pieniądze mamy wspólne, nie macie prawa ich tracić bez naszej zgody i w ramach rekompensaty powinniście oddać nam jeden z samochodów osobowych z kierowcą do korzystania w prywatnych celach. Będziemy korzystać z samochodu po kolei. Pięknie. Odrzekli mężczyźni. Udławcie się. Oddamy to, co chcecie, żebyście nigdy się tam nie pojawiały. Maryśki kołchozowe znajdą sobie na wiosce. Proszę, niech sobie szukają. Maryśki niedługo uciekną, bo komu jesteście potrzebni? Żaden mężczyzna, którego małżonka pracowała w przedsiębiorstwie, nie pojechał tego dnia do domu. Był piątek i pojechaliśmy na nasze rancho. Wszystko obejrzeliśmy, zaplanowaliśmy prace remontowe. W sobotę uruchomiliśmy fińską saunę. Miejscowa kobieta na prośbę Eugeniusza przyszła wydoić krowę. Wszyscy staliśmy i patrzyliśmy, jak to się robi. Było przyjemnie. Krowa spokojnie stała, była łagodna. Jest nasza. Kobieta uprzedziła, że nie zawsze może przychodzić do dojenia. Trzeba było znaleźć jeszcze kogoś.
Wieczorem wykąpaliśmy się w łaźni, przygotowaliśmy kolację. Stół był obficie zastawiony. Eugeniusz usmażył rybę. Wystawiliśmy wódkę, piwo. Usiedliśmy do stołu i nagle słyszymy. Woła krowa. Musieliśmy wstać i pójść do obory. Czas wydoić, a kobiety do dojenia nie ma. Stoimy wszyscy, 8 mężczyzn przed krową i nie wiemy, co mamy robić. Czy ktokolwiek potrafi wytłumaczyć uczucia ludzi w obecności zwierząt? Żyjesz sobie spokojnie, nie zwracasz uwagi na żadne zwierzątko i nagle w domu pojawia się zwierzę. Kotek, piesek albo jakiś inny, braciszek mniejszy i rodzą się uczucia do niego jak do dziecka. Troszczysz się o nie i martwisz. Skąd się to wszystko bierze? Może naprawdę pierwszy człowiek, Adam, kiedy Bóg polecił mu określić przeznaczenie i nazwać wszystkie stworzenia Boże, patrzył na nie w tej chwili z miłością i została nam ta miłość w spadku, siedzi gdzieś głęboko i od czasu do czasu uwidacznia się. Tak czy owak, nie wiadomo. Ale w nas wszystkich zrodziło się do tej krowy jakieś uczucie, a ona też nam to odwzajemniła. No i co z tego wyszło? Siergiej Chodoków mówi: jej chyba mleko w mnie rozsadza. Koniecznie trzeba coś zrobić. Wszyscy ruszyli na Miszunina. Dlaczego kupiłeś krowę? I teraz żal ją sprzedać. Przez dobę przyzwyczailiśmy się do niej jak do krewnej. A krowa patrzy na nas smutnym wzrokiem i milczy. Potem wyciągnęła głowę w moją stronę i zamuczała, mu. Zrobiła to jakby z prośbą, więc powiedziałem do Miszunina: natychmiast zacznij doić, skoro ją kupiłeś. Miszunin szybko przyniósł węborek. Założył chustkę, którą zostawiła do Jarka i przelazł przez zagrodę do krowy. Zwrócił się do nas z prośbą, żebyśmy na wszelki wypadek nie odchodzili. Ona pozwoliła mu się doić. Miszunin doi, a myśmy w tym czasie przynieśli wody, siano pod pysk podkładali i karmili ją chlebem. Na początku źle mu wychodziło, strzyczki były słabe, często nie trafiały do wiadra, później wszystko się wyregulowało. Minęło około 15 minut, a strzyczki nadal się sączą. Miszunin powiedział nie wiadomo dlaczego szeptem: pot zalewa mi oczy. Pozbieraliśmy chusteczki do nosa, żeby wycierać Miszuninowi pot z czoła. Siergiej wszedł za zagrodę, usiadł obok niego kucając, obserwując, jak idzie praca i od czasu do czasu wycierał Aleksiejowi czoło. I nagle słyszymy oburzony szept Siergieja: co ty tu robisz? Przecież krowę marnujesz. Z prawej ręki masz dobry strzyczek, a z lewej trzykrotnie mniejszy, skrzywisz jej wymię. Palce. Szepcze Miszunin. Palce lewej ręki ścierpły. Lepiej byś mi pomógł. Sierjoża przysunął się do krowy z drugiej strony i zaczęli doić krowę razem. W pół godziny udoili cały węborek. Na kolację piliśmy parujące jeszcze mleko i wydawało nam się ono najlepsze, jakie kiedykolwiek piliśmy. Rano obudziła nas dojarka i ze zdziwieniem powiedziała, że chce wydoić rano krowę, ale ona jej nie dopuszcza. Znowu poszliśmy wszyscy razem do obory, zrobiliśmy wszystko tak jak wieczorem i krowa dała się wydoić. Dziwne, mówi kobieta. Jeżeli spodobaliście się krowie, będziecie ją sami doić. Tak bywa. Jednych krowy dopuszczają, innych nie. Nasza krowa okazała się wyjątkowo wybredna. Mało tego, że nie dopuszczała do siebie żadnej z wynajmowanych przez nas dojarek, to jeszcze wymagała, żeby w czasie dojenia ktoś stał przy pysku i ją podkarmiał, rozmawiał z nią, a doić powinny dwie osoby równocześnie. Na każde dojenie powinniśmy chodzić we troje. W taki sposób podzieliliśmy pracę. Przypuszczaliśmy, że niedługo ją sprzedamy. Jednak we wiosce szybko rozniosła się wieść, że nasza krowa jest wybredna. Kupcy przychodzili, próbowali wydoić, nie udawało się. Nie chcieli jej kupić nawet za psi grosz. Prawdę mówiąc, postawiłem im warunek: nie wolno jej zabić na mięso. Zaprosiłem weterynarza, a on tłumaczy: coś takiego się zdarza.
Jak bydło do kogoś przywyknie, to nikogo innego przez długi czas może do siebie nie dopuścić. Co was podkusiło, żeby nauczyć ją czegoś takiego? Niczego dobrego nam nie doradził, mało tego, powiedział, że nasza krowa jest cielna, to znaczy, jest w ciąży. Kiedy przyjdzie czas, należy przygotować się do przyjęcia porodu. Termin wyznaczył w przybliżeniu. Oznaką tego wydarzenia miał być brak mleka. W związku z tym, że powinniśmy dyżurować we trzech, dużo czasu spędzaliśmy na rancho, byliśmy zmuszeni nawet czasami tam nocować. Nie mogliśmy przekonać naszych małżonek, że to przez krowę, bo przysięgały, że ich noga na haciendzie nigdy nie postanie, a opowiadania o krowie słuchały jak tłumaczenia się. Kobiety i małżonki, które z nami pracowały, zupełnie straciły kontrolę nad sobą. Zaczęły puszczać nieprzyzwoite żarty. Ta, która opowiadała o złym zapachu swojego męża, powiedziała: tylko do takich zboczeńców mogła przyczepić się taka zboczona krowa. Mąż jej na to odpowiedział: chętnie przez całe życie będę doił milczącą krowę zamiast wysłuchiwać twojej głupiej gadaniny. Następnie przeniósł się na haciendę, a później wziął rozwód. Ożenił się z młodą, wiejską kobietą z dzieckiem i został dobrym rolnikiem. Krowa przestała dawać mleko. My zgodnie z radą weterynarza wszystko przygotowaliśmy do wycielenia, ale ocieliła się samodzielnie i bez problemu. Przyszedł na świat bardzo uroczy byczek. Zaprosiliśmy weterynarza, on popatrzył i powiedział: nic przy niej nie trzeba robić, wszystko zrobiła sama. Teraz tylko utrzymujcie higienę i dobrze je karmcie. W przyszłości udało się przekazać krowę i byczka w dobre ręce. Chodziliśmy popatrzeć, jaki piękny stał się nasz byczek. Z krową też wszystko się unormowało. Do dzisiaj ją wspominamy. Ciekawe, czy ona też nas wspomina. Z krową to oczywiście wszystko się wyregulowało, lecz zgody w przedsiębiorstwie odbudować się nie udało. Musiałem rozdzielić firmę na dwie oddzielne. Sam na zafrachtowanym statku wypływałem w długie handlowe rejsy po rzece Obe na północ. W przerwach między rejsami wykonywałem rejsy czarterowe dla rosyjskich i zagranicznych przedsiębiorców. Wysnułem dla siebie wniosek. Pewnym warunkiem sukcesu wśród innych jest porozumienie w zespole, wiara nie tylko w swoje zdolności, ale i w zdolności każdego pracownika. Wiara otaczających pomnaża każdy talent. Dystrybutorzy Herbalife. Kiedy dotarłem na lotnisko wnukowo w Moskwie, uświadomiłem sobie, że w portfelu mam tylko 5 milionów rubli i żadnego konkretnego planu działania. Pracownicy mojej firmy i rodzina nie mogą poradzić sobie z powstającymi długami i będą zmuszeni wyprzedawać nieruchomości, więc nie mogę oczekiwać żadnej pomocy z domu. Oczywiście sam mógłbym wyprostować tę trudną sytuację, gdybym został w Nowosybirsku, ale wtedy powinienem się skupić na codziennych problemach firmy, całkowicie się jej oddać. To jednak stało się niemożliwe po wydarzeniach w Tajdze i podanej Anastazji, czy sobie, obietnicy. Teraz już trudno jest określić, czy moim postępowaniem kierowały pragnienia i własna świadomość, czy wpływ Anastazji. Byłem świadomy swojego bankructwa. Wielokrotne doświadczenia moich kolegów przekonywały, że znajdując się w takiej sytuacji, nie ma co liczyć ani na krewnych, ani przyjaciół, ani na byłych pracowników. Stronić będą od ciebie jak od zadzumionego. Można zwyciężać przez 10 lat, a tylko jeden błąd sprawi, że będą na ciebie spoglądać z pogardą i zostaniesz zapomniany. Tak się stało z wieloma znakomitymi przedsiębiorcami. W takiej sytuacji należy liczyć wyłącznie na siebie i umieć znaleźć wyjście nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji. Rzuciłem w hotelu torbę ze swetrem, kilkoma koszulami i paroma drobnymi rzeczami i ruszyłem, żeby połazić po Moskwie. Wałęsając się, próbowałem uświadomić sobie wagę wypowiedzi Anastazji dotyczących przedsiębiorców Rosji. Pierwsze, co tym razem w Moskwie rzuciło mi się w oczy, to aktywność ludzi Herbalife. Na stacjach metra w centrum stolicy, starannie ubrani, usilnie proponowali pracę, jak twierdzili, w zamorskiej firmie. Zachęcali przechodniów obietnicami dużych zarobków, możliwością awansu,
nie mówiąc przy tym, że chodzi o Herbalife. Może dlatego, że w rubryce Szukam pracy prawie każde ogłoszenie kończyło się słowami Herbalife nie proponować. Bez względu na to oni, z zawieszonymi tabliczkami Praca dla każdego, rozdawali w imieniu jakiejś zamorskiej firmy ulotki i informacje, uporczywie zapraszając na spotkanie. Później się dowiedziałem, że ludzie przychodzący na spotkanie byli poddawani poważnej obróbce psychologicznej, kładącej nacisk na dwie najważniejsze dla przeciętnego Rosjanina sprawy. Po pierwsze, mówca ze sceny tłumaczył i udowadniał na przykładzie swoich krewnych i własnym otrzymane jakoby dzięki zamorskiemu Herbalife cudowne uzdrowienie i tym samym sugerował przyszłym dystrybutorom, że również się będą zajmować szlachetną działalnością leczeniem ludzi. Twierdził przy tym, że ten system jest na tyle cudotwórczy, iż potencjalni pracownicy niekoniecznie muszą być ze służby zdrowia, wystarczą 2-3 szkolenia i nawet będąc malarzem czy tynkarzem, proszę bardzo, możesz udzielać konsultacji chorym konsumentom. Po drugie, były opowieści z przykładami, w jaki sposób można się bardzo szybko wzbogacić, zajmując się dystrybucją produktów Herbalife. Na początku trzeba wykupić za swoje pieniądze chociażby jeden zestaw, znaleźć drugą osobę i w szczerej rozmowie udowodnić jej niezwykłe skutki działania produktów Herbalife, a przy tym starać się sprzedać jej ten komplet jak najdrożej. Równolegle należy przyciągać nowych dystrybutorów. Od każdego wciągniętego do interesu będziesz miał dodatkowo swój procent. Im więcej osób wciągniesz do tego interesu, tym wyższy będzie twój poziom w hierarchii i tym więcej pieniędzy posypie się na ciebie. Wtedy już nie trzeba samemu tyle pracować, zajmując się dystrybucją. Dla mnie jako przedsiębiorcy od razu stało się jasne. Pieniądze spadają złotym deszczem tylko na tego, kto siedzi na samej górze tego piramidalnego systemu i na jego współliderów. Ten długi łańcuch dystrybutorów, rozdzielonych na tak zwane poziomy, żyje na rachunek tego, że każdy poziom ma swoją cenę, a za wszystko płaci ten ostatni, uwierzywszy w cudowne działanie produktu, czyli konsument. W wyjątkowych wypadkach cenę podnosi się aż 12 razy. System rozprowadzania produktów przy pomocy wielu dystrybutorów, życzliwie przekonujących Rosjan o cudownym działaniu produktu na własnym przykładzie, czyni to bezbłędnie. Dzięki niemu można sprzedawać popiół z pieca albo lód Eskimosom, a temu, kto stwierdzi, że on nie pomaga, można wmówić naruszenie systemu odżywiania i nieprzestrzeganie odpowiedniej diety. Ten system najbardziej efektywnie działał właśnie w naszym państwie, bo właśnie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najbardziej wiarygodną informację otrzymuje jeden od drugiego. A nie w oficjalnych mediach. Absolutnie bezsensownie byłoby mówić o korzyści czy szkodliwości używania tych produktów. To jest oddzielny i długi temat. Powiem jedno z całą pewnością. Cały zapał propagatorów dotyczący tematu ich własnego uzdrowienia znika, gdy tylko znika możliwość otrzymania od Was pieniędzy. Wtedy możecie od nich usłyszeć mnóstwo przykładów przeciwstawnych. Taka to jest zaraza. System rozprowadzania został stworzony na Zachodzie. Sterują tym z Zachodu, przyciągając bezrobotnych Rosjan. To nie są nasi przedsiębiorcy. Mogę przytoczyć jeszcze jedno mądre działanie zachodnich biznesmenów. Darmowy urlop na Hawajach. Jeżeli Was zatrzymają w zaludnionym miejscu stolicy elegancko ubrani młodzi ludzie i bardzo uprzejmie, z obcym akcentem, zaproponują przyjście na prezentację jakiejś zamorskiej firmy, gdzie będzie zarezerwowany dla Was stolik i odbędzie się darmowa loteria, która umożliwi wygranie złotego zegarka, a nawet wycieczki na Hawaje, możecie być pewni, darmowa wycieczka jest zapewniona. Jednak nie należy zapominać przysłowia, darmowy ser może być tylko w pułapce na myszy. Nie trudno się zorientować, jak działa pułapka na myszy w tym wypadku. Więc za darmo otrzymujecie możliwość zamieszkania w luksusowych apartamentach. Po przyjeździe przekonacie się, że odpowiadają one zdjęciom w katalogach, ale bilet na samolot, wyżywienie i inne usługi są na Twój rachunek. Po kilku dniach pobytu zrozumiecie, że doba darmowego pobytu wychodzi drożej niż opłacona w całości wycieczka do drugiego podobnego kurortu. Wszystko jest bardzo proste.
Wasz darmowy pobyt rekompensuje się mnóstwem dodatkowych narzutów na kompleks usług i żywienia. Dodatkowo w te narzuty wliczone są pensje naganiaczy stojących na ulicy i tak zwana darmowa prezentacja i reklama, którą wam daną, a także dochód firmy. Oczywiście to nie jest kłopotliwe dla tych, którzy mają dużo pieniędzy. Jedyne, co ich drażni, to nieprzyjemne uczucie wyjścia na durnia. Gorsze jest coś innego, kiedy przeciętny Rosjanin z niewielkim dochodem, oszczędzając przez cały rok, odmawiając sobie wszystkiego, połknął ten haczyk i zamiast pojechać do matki lub do jednego z rosyjskich kurortów, oddaje zamorskim mądralom oszczędności i spędza w charakterze głupka 2 tygodnie w apartamencie dla durniów. Skądże u was, panowie z Zamorza, taki brak szacunku dla nas? Patrzyłem na stojące kioski, naładowane towarami z importu, gdzie nawet woda jest importowana. Przypomniałem sobie, że na moich statkach było to samo, lecz nigdy się nie zastanawiałem, co za tym stoi. Słyszałem w radiu o wątpliwej jakości udek z kurczaka, zalewających cały kraj, o buterkach z wodą, z pięknymi etykietami reklamującymi minerały i pierwiastki w niej zawarte, którą tak naprawdę dla naszych sklepów produkują z kranu, z wątpliwymi dodatkami. Patrzyłem na mnóstwo sklepowych szyldów proponujących przekąszenie hot-doga, tak jakby cała Moskwa i Rosja uczyniły te gumowe parówki swoim narodowym daniem, i zastanawiałem się, dlaczego przedtem to wszystko nie rzucało mi się w oczy. Przypomniałem sobie, z jakim szacunkiem i zauroczeniem witaliśmy na początku pierestrojki zamorskich przedsiębiorców. Jak urządzałem dla nich na swoim statku rejsy biznesowe po rzece Obę, jak syberyjscy przedsiębiorcy starali się pomóc w zapewnieniu im wspaniałych warunków. Oczywiście różnych ludzi spotykało się wśród nich, ale w rezultacie co z tego wyszło? Gdzie podzieli się przedsiębiorcy Rosji? Ci, którzy powinni uczynić wszystko dla rozkwitu naszego państwa,